Cześć, jak wspominali, nazywam się Michał Marcinkowski, to jest mój wykład na temat mojej gry King Arthur's Gold. Postmortem jest w cudzysłowiu, dlatego że gra jeszcze żyje i na końcu opowiem, co się z nią dzieje teraz. Natomiast przyszedł czas podsumowania, analizy, więc opowiem historię o powstaniu tej gry, jak ją otworzyliśmy do momentu premiery i co się stało potem. I podzielę się też paroma wnioskami i lekcjami, które mi się nasunęły przy okazji retrospekcji. Będzie to trwało 45 minut, na koniec będzie pewnie czas na pytanie, więc jak macie jakieś pytanie, to zapamiętajcie i chętnie odpowiem na koniec. Będę czasem mówił w trzeciej osobie o sobie, bo chcę, by brzmiała to jak stara legenda. Bo jest to tak naprawdę legenda o mojej przygodzie w tworzeniu gry i moich współtowarzyszy z Transhuman Design i o naszych poszukiwaniach świętego Grala. Brakuje mi legend i baśni o bohaterach, o walecznych rycerzach. Mi tego osobiście brakuje i ja chcę o nich słuchać, bo wierzę, że oni dalej istnieją, tylko pod inną postacią. Dziś nie ma rycerzy, ale są koderzy, są graficy, są admini, są twórcy gier. Zamieniliśmy zbroję i miecz na klawiatury i myszki, ale wciąż chodzi o to samo, o walkę dobra ze złem. Walczymy ze złymi grami, tworzymy dobre gry. Chcemy zdobyć skarb i na koniec serce pięknej księżniczki albo księcia. I to jest jedna z tych historii, więc zaczynamy. Legenda nasza zaczyna się w 2002 roku, w mrocznych czasach wąskopasmowego internetu, gdy Michał wydaje na świat Soldat, swoją pierwszą publiczną grę. Nie będę pytał, czy znacie Soldat, bo pytałem rok temu i ktoś znał. Więc dla przypomnienia był to wielki hit na całym świecie, podbiło szturmem sale informatyczne w Polsce. Michał tworzył Soldat przez parę lat, po czym zaczął tworzyć inne gry, o których pewnie nie słyszeliście. Ktoś zna jakąkolwiek grę poza Soldat z tej listy? Co znacie? A, LinkDead, dobra. Więc tak naprawdę chciałem troszeczkę powiedzieć o LinkDead. Jest on wart wzmianki, dlatego że Michał tworzył tą grę prawie 3 lata i była ona potem podstawą, engine do stworzenia King Arthur's Gold. Tworzenie LinkDead było dość trudnym i bezowocnym procesem. Niestety nie spotkała się ona z entuzjastycznym przyjęciem graczy i grała w nią tylko garstka najbardziej zagorzałych fanów. I po tych 3 latach Michał obudził się, gdy dostał objawienie z samej góry. Michał, nie masz kasy. Spójrz na swoje konto. Rzeczywiście, patrząc na swoje konto bankowe, Michał policzył, że ma 3 miesiące życia. Jedyne pieniądze, jakie miał do tej pory, były z Soldat, natomiast to już było parę lat po premierze i pieniądze z Soldat po prostu przestało się sprzedawać, oszczędności topniały, było 3 miesiące. Jego sytuacja życiowa też nie była łatwa. Mieszkał wtedy ze swoją partnerką i ich rocznym synem. Więc miał rodzinę na utrzymaniu, miał też mało czasu. Nigdy wcześniej nie pracował nigdzie indziej, więc nie było żadnej alternatywy, żeby robić cokolwiek innego, bo nic innego nie potrafił. Więc alternatywą poza robieniem gier było to, więc mógł pracować tutaj albo zrobić grę, która będzie sukcesem w 3 miesiące. Zdecydował, że musi stworzyć grę szybko i musi ona być sukcesem. Nie ma innej alternatywy. Wiem, że wiele osób w podobnej sytuacji, gdy jest przyparta do muru, wiele osób i firm, gdy jest przyparta do muru, też postępuje w ten sposób. Jest coś magicznego właśnie w tej decyzji, że po prostu musi się udać, nie ma innej opcji. I dla przykładu chociażby firma Rovio. Firma Rovio jest bardziej znana jako twórcy Angry Birds. Oni tworzyli gry przez lata z mniejszym sukcesem i dopiero gdy byli przyparci do muru, mieli ostatnią szansę na zrobienie gry przed pójściem na bankructwo. I wtedy dopiero naszkicowali pomysł na Angry Birds i ten Angry Birds się udał. Więc w sytuacji, gdy musiało się udać, bo nie było innej opcji, udało się. Gdy Michał podjął decyzję, że musi się udać, wziął notatnik, długopis, usiadł na kanapie i stwierdził, że naszkicuje pomysł, który musi się udać. W 2 minuty powstało coś takiego. To jest oficjalny game design dokument tej gry. Michał wtedy to określił jako Lemmings RTS. Niektóre z tych rzeczy przetrwały później, jak łucznicy, jak budowanie, jak rycerze. Król Artur nie przetrwał, katapulta będzie, zobaczycie. Miś z nożem w głowie nie przetrwał w finalnym produkcie. To był pierwszy szkic i zarazem ten, na którego podstawie powstał King Arthur's Gold. Natomiast dlaczego ten pomysł się udał? Zastanawiałem się nad tym i on się udał dlatego, że użyłem pewnej metody. Michał znalazł dawno temu zwój, który się nazywał Od Dobrego do Wielkiego i napisał go Jim Collins. To jest Jim Collins, autor tego zwoju. I on tam opisuje tak zwaną zasadę jeża. Dlaczego jeża, nie pytajcie mnie, nie wiem. Natomiast przedstawiała ona 3 kręgi. Więc ja to nazywam zasadą 3 kręgów. I ta zasada 3 kręgów jest bardzo istotna. Jeżeli jest cokolwiek, co chcecie zanotować, to jest to. Jest to doskonały sposób na ocenienie wartości pomysłów, wartości tego pomysłu na grę, czy on się uda, czy nie. Można też użyć tego, wytyczając cele dla własnej kariery, dla własnej firmy. Firmy używają tego do wytyczania celów. Natomiast ja to zaadaptowałem do tworzenia dobrych pomysłów na grę. Pierwsze pytanie w zasadzie 3 kręgów to jest, w czym możesz być najlepszy. Gdy się zastanawiałem nad tym, w czym mogę być najlepszy, to oczywiście mogłem być najlepszy w tworzeniu gier multiplayer 2D, zważywszy na moją historię z Soldat. I to nie jest tak, że musisz być akurat w tym momencie najlepszy, to jest akurat, w czym możesz być najlepszy. Możesz mieć predyspozycję do czegoś, jakiś talent, coś, w czym możesz ty akurat indywidualnie być najlepszy. Drugie pytanie, które należy sobie zadać, to jest, co ciebie jara? I przepraszam za słownictwo takie potoczne, ale to słowo doskonale oddaje to, o co tu chodzi. Macie to jarać, macie to kręcić, macie to ekscytować. Mnie osobiście temat King Arthur's Gold, walki, rycerze, budowanie zamków, mnie to jara od dziecka. Pamiętam, jak miałem 7 lat chyba, to miałem taki zestaw Lego, gdzie się budowało z Lego zamki i byli rycerze. I mnie to zawsze kręci. Ostatnie pytanie, bardzo istotne, o którym się mało mówi. Czy ten pomysł się sprzeda? Wtedy, w 2011 roku, gdy zaczynałem robić King Arthur's Gold, akurat Minecraft był na topie. I wiedziałem, że budowanie jest czymś nowym, jest czymś, w co gracze chcą grać, było coś, w co ja sam chcę zagrać. I połączenie budowania z grą wojenną to było coś, co ja sam chciałem grać i wiedziałem, że to też inni gracze chcą grać, dlatego że nie ma nic innego takiego na rynku, więc to się musi sprzedać. Przecięcie tych 3 pytań to jest twoja gra i to jest najlepszy pomysł, nad jakim możecie pracować. Gdy pracowałem nad LinkDead, to nie zadałem sobie pytania, czy to się może sprzedać. LinkDead mnie jarał, Mogłem być najlepszy w tworzeniu LinkDead, bo też była to gra 2D multiplayer, natomiast niekoniecznie było to coś, w co inni ludzie chcieli grać, poza mną i garstką fanów. Jak powiedziałem, zasada 3 kręgów może być też stosowana w odniesieniu do własnej kariery. To jest wszechstronne narzędzie. Kto jest 100% przekonany o tym, co chce robić w życiu? Może wiesz, że chcesz robić gry, ale co konkretnie? Czy chcesz pracować w większym zespole, czy mniejszym zespole? Czy chcesz tworzyć gry indie, czy nad taką grą, czy chcesz tworzyć grafikę, czy programowanie? Mi zajęło to dużo czasu, żeby określić dokładnie, co chcę robić. I to jest też narzędzie, które pomaga to odkryć. I chciałem wam zaproponować taki darmowy e-book, który moja koleżanka napisała. I jest w nim opis mojego przypadku też. Więc możecie też, jeżeli was interesuje trochę więcej na temat mojej historii, dowiedzieć się, jak to wyglądało u mnie. Więc możecie sobie zapisać adres i ściągnąć darmowy e-book, gdzie jest dokładnie określone, w jaki sposób wytyczyć sobie cele własnej kariery w game devie i w ogóle. Więc przyszedł czas na formowanie zespołu, z którym można by zdobyć święty graal. Bo Michał mógł być najlepszy w tworzeniu gier multiplayer, natomiast niekoniecznie był nawet najlepszy w tworzeniu grafiki. Jeżeli widzieliście Soldat, to Soldat był rysowany przeze mnie. Więc wiedział też, że nie da, więc Michał wiedział, że nie da rady samemu. Więc potrzebuje drużyny rycerzy. Ostatnie pieniądze postanowił przeznaczyć na opłacenie grafika. Michał dał ogłoszenie na takim forum Way of the Pixel, to jest forum dla pixelartowców. I dał ogłoszenie, w którym napisał, że chce zrobić taką i taką grę, pomysł. I dał ogłoszenie i czekał. Na ogłoszenie odpowiedziała jedna osoba. Jedna osoba odpowiedziała na ogłoszenie. Zaczęliśmy pracować z tą osobą. To był pierwszy mock-up, który ten nowy grafik przysłał. I gdy to zobaczyłem, to stwierdziłem, że to koniec. Że idę pracować do Tesco. Mieliśmy robić grę o średniowiecznej Europie, a przysłał mi japońskich samurajów. Ale miałem tylko jego, więc postanowiłem pracować dalej, dogadać się z nimi. Okazało się, że jednak daje radę się dogadać. I nie mieliśmy wyjścia też. I to był pierwszy prawidłowy mock-up. Dziś już wiem, że to, czy jesteś w stanie się dogadać z osobą, jest ważniejsze niż nawet umiejętności danej osoby w chwili, w której zaczynacie pracować. Bo zawsze, jeżeli umiecie się dogadać, to można coś wypracować. Ludzie się uczą i można coś wypracować. Grafikiem tym jest Max z Australii, pracujemy do dziś. To jest jego autoportret. On narysował ten autoportret parę lat temu i nienawidzi tego autoportretu i pragnie, żeby on zniknął z internetu. Ja dlatego używam tego autoportretu. Jak robicie zdjęcia, to fajnie. To musi przetrwać. Więc Max nie tylko stworzył potem grafikę, ale stał się moim równoprawnym partnerem w kodzie i w designie całej gry. Więc tak naprawdę ta gra jest w większości tworzona przeze mnie i przez Maxa. Natomiast jest więcej osób w Transhuman Design, które jest support, jest 3 osoby przynajmniej, które pracują po stronie backendu, czyli forum, serwery, strona, administratorzy, muzyka. Ciekawostką jest, że większość tych osób poza właśnie Maxem to są osoby ze społeczności, z którymi zacząłem współpracować przy okazji tego, że stworzyłem Soldat i to są osoby ze społeczności Soldat. Drugą ciekawostką jest to, że pracuję zdalnie. To są osoby z całego świata i zawsze pracowaliśmy zdalnie. Widzimy się może raz w roku tak na żywo przy okazji jakiejś konferencji growej. Nasi dzielni wojownicy bardzo szybko tworzą prototypy. Zaszywają się głęboko w lesie i przygotowują się do walki partyzanckiej. Co rozumiem przez wojnę partyzancką? To jest tak naprawdę tworzenie gry przy użyciu wszelkich możliwych, dostępnych, najlepiej darmowych metod. Zrobiliśmy prototyp w 2 tygodnie, jak najszybciej. Było to możliwe dzięki temu, że jak mówiłem, było to w oparciu na engine LinkDead, natomiast został szybko przerobiony tak, żeby powstała zupełnie inna gra. I wypuściliśmy darmowy prototyp i to polegało tylko na tym, że umieściliśmy link na Mediafire i daliśmy link na forum gamedev.net, żeby zebrać trochę opinii od innych deweloperów. Zrobiliśmy to anonimowo, więc nie, w początkowej popularności tej gry nie pomogła mi społeczność. Ja wydałem tą grę anonimowo, nikt ze społeczności Soldat nie wiedział, że to ja. Tam w kredytach w ogóle nie zamieściłem swojego nazwiska. Zrobiłem to od zera. Zrobiłem to z kilku powodów. Głównie z takiego powodu, że chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście dam radę wypuścić grę od zera i czy ludziom rzeczywiście będzie się podobać ta gra. Nie ze względu na to, że podoba mi się Soldat i teraz to im się podoba, ale dlatego, że po prostu jest to dobra gra. Więc to był sposób na sprawdzenie tego. Marketing jedyny, jaki zrobiliśmy, to było po tych 2 tygodniach zamieściliśmy tę grę na forum Cortex Command. To jest taka gra, która jest niby podobna, bo tam też się buduje i też jest 2D. I zamieściliśmy tam link na grę i właściwie to był początek popularności tej gry, bo tam ludziom po prostu się podobała gra, która była podobna do Cortex Command. Podobnie zrobiłem kiedyś z Soldat i to się sprawdziło parę lat później właśnie z King Arthur's Gold. I ostatecznie trailer na YouTube, który chcę teraz pokazać. Jeszcze nie. Chcę pokazać pierwszy... Jeszcze nie. Pierwszy trailer, który zrobiłem po tych 2 tygodniach. I jeżeli myślicie, że to, co widzicie, jest cienkie, to wróćcie z tą myślą, bo ten trailer tak naprawdę rozpoczął popularność tej gry. Fajnie jest go obejrzeć i potem porównać z tym, jak gra wygląda teraz na finalnym trailerze. Lapin de bois, quoi? W miesiącu zauważa nas prasa i to te duże strony. I to było fajne, ale też niefajne. What happens now? Well, now, Lancelot, Galahad and I wait until nightfall and then leap out of the rabbit, taking the French by surprise. Not only by surprise, but totally unarmed. Who leaps out? Lancelot, Galahad and I. Leap out of the rabbit and... Oh. Oh. Więc zauważyła nas prasa, ale to nie było do końca aż tak dobre w pierwszym miesiącu, bo na przykład gdy Rock Paper Shotgun zamieścił artykuł, weszło na naszą stronę 60 000 osób i tyle, parę tysięcy osób ściągnęło grę i zaczęło grać, ale byliśmy kompletnie nieprzygotowani na to i serwery po prostu zawiesiły się i padły, i strona nie działała, więc większość z tych osób, 60 tysięcy, które akurat z tego linku weszło, się potem odbiło. Więc byliśmy nieprzygotowani, było dużo hakerów, gra miała bardzo dużo bugów, ale to było wszystko do naprawienia. Najgorsze było to, że gra wcale nie była taka dobra. Jakby była ciekawa, przez parę godzin można było pograć, było to interesujące, coś nowego, natomiast nie wiadomo było, po co w to grać dalej. I nie wiedzieliśmy też do końca, co z tym zrobić. Byliśmy bardzo świadomi tego z Maxem, wiedzieliśmy, że to nie jest aż tak dobra gra. I następne parę miesięcy spędziliśmy na naprawieniu tego, na zrobieniu z tego dobrej gry. Natomiast wniosek z tego pierwszego okresu jest taki, że doskonałość nie jest potrzebna. Nie musimy mieć aż tak dobrej gry na starcie. Jeżeli myślisz, że musisz mieć coś doskonałego, zanim to wydasz, to jest to kompletna nieprawda. Wszystko możesz osiągnąć metodami partyzanckimi. Wiedzieliśmy, że chcemy zrobić bardzo dobrą grę, natomiast wiedzieliśmy też, że będzie to proces. Najważniejsze w tym początkowym okresie było mieć fajny pomysł, który przyciągnie graczy, który na pierwszy rzut oka spodoba się i prasie, i graczom. I to było najważniejsze w tym początkowym okresie. Gra nie była doskonała, ale też nie przeszkadzało to nam zacząć ją sprzedawać, bo jak mówiłem, kasa się kończyła, więc po tym, myślę, z tego co pamiętam, po miesiącu zaczęliśmy ją sprzedawać w formie przedsprzedaży. To była tak zwana darmowa alfa z możliwością kupienia pełnej wersji gry, gdy wyjdzie, czyli tak zwany early access, zanim wymyślono early access. Sprzedawaliśmy to bezpośrednio na naszej stronie przez PayPal, do dziś to robimy. I to nam pozwoliło się utrzymać w oczekiwaniu na wydanie gry na Steam. Gdyż podejrzewaliśmy, że gra będzie sukcesem, wiedzieliśmy, że chcemy ją wydać na Steam. To był nasz cel. To było na parę miesięcy przed wprowadzeniem Greenlight do Steam. To był 2011 rok. Żeby wydać swoją grę na Steam wtedy, trzeba było wysłać e-mail do Valve i modlić się, żeby odpowiedzieli na ten e-mail. Najczęściej do nikogo nie odpisywali. Więc sytuacja wtedy wyglądała mniej więcej tak. You fight with the strength of many men, Sir Knight. I am Arthur, King of the Britons. I seek the finest and the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot. You have proved yourself worthy. Will you join me? You make me sad. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. I command you, as King of the Britons, to stand aside. I move for no man. Z Valve. Więc jak dostaliśmy się na Steam? To był raz, gdy przydał się tak zwany social engineering. Oczywiście wysyłaliśmy e-maile do Valve z prośbą o zatwierdzenie KAG, żeby go wydali na Steam, ale nie było żadnej odpowiedzi. W 2012 roku z kasy, którą dostaliśmy z przedsprzedaży, pojechaliśmy z Maxem do San Francisco na Game Developers Conference. Ja stwierdziłem, że muszę pogadać z kimś na żywo z Valve, bo to jest jedyna metoda, muszę kogoś znaleźć i na żywo z nim pogadać. Więc poszliśmy z Maxem na stoisko Valve i tam kolejka na przynajmniej kilometr. Akurat chyba rekrutowali grafików, więc była kilometrowa kolejka, żeby w ogóle wejść na to stoisko. Więc poinstruowałem Maxa, żeby wyglądał jakby wiedział, co robi, żebyśmy wyglądali jakby wiemy, co robimy, żebyśmy po prostu weszli do tego stoiska na chama. Więc tak zrobiliśmy i weszliśmy tam rzeczywiście i pierwszą napotkaną osobę zaczepiłem i powiedziałem, że chcę pogadać z Patrykiem. Wiedziałem, jak gość z Valve nazywa się, bo miał w e-mailu Patryk, więc wiedziałem, że to jest Patryk od zatwierdzania gier. I tak się składa, że był tam Patryk i zawołali go. Więc tak było. Przyszedł Patryk, patrzy na nas i kompletnie nie wiedział, kim jesteśmy. Natomiast powiedziałem mu, że jesteśmy twórcami King Arthur's Gold i na szczęście zapaliła mu się żarówka, znał King Arthur's Gold. Okazało się, że oni czytają te maile, ale nie mają czasu po prostu odpowiedzieć na nie. W departamencie Valve wtedy pracowały 4 osoby, a dostawali setki maili, dosłownie setki maili dziennie. I zaczął nas nawet przepraszać, że nie ma czasu na to odpowiadać. Dlatego Valve potem wprowadził Greenlight. I od tego momentu już dostaliśmy się bez problemu na Steam. Do momentu wydania gry, gdy już byliśmy zatwierdzeni, minęło 30 miesięcy. Zastanawiałem się, jak to pokazać krótko, tak długi okres czasu tworzenia i postanowiłem pokazać to w formie montażu, głównie nieudanych pomysłów. Pokażę wam dziesiątki pomysłów, które nie znalazły się w finalnej grze. Pokazuję to też, jak wyglądała nasza współpraca z Maxem online. Zobaczycie dużo szkiców, pomysłów. Film jest też przeplatany tym, jak gra rozwijała się w przeciągu tych 2,5 lat. Wniosek z tego okresu jest taki, że pomysł jest nic nie wart, dopóki go nie sprawdzisz naprawdę, czy działa najlepiej z prawdziwymi graczami. Jak powiedziałem, to były głównie pomysły, które nie znalazły się w końcu w finalnej wersji, natomiast one były potrzebne do tego, żeby dojść do tego, które pomysły są tak naprawdę dobre. Najważniejsze dla nas i dalej dla mnie jest testowanie z prawdziwymi graczami. Mamy grupę testerów, spotykamy się z nimi regularnie na kanale IRC i po prostu gramy. I to jest bardzo istotne. Zamiast dyskutować o pomysłach, zamiast myśleć o nich, zamiast trzymać je w głowie i pielęgnować, bardzo szybko wdrażamy pomysły i testujemy. Tu miał być slajd o tym, że iteracje są ważne, ale przy każdej okazji o tym dużo mówię, więc już mi się nie chce, więc po prostu iteracje są ważne. Z premierą każdej gry niezależnej na Steam jest mały problem. Steam ma bardzo dużo premier w ciągu dnia. My akurat, gdy wydawaliśmy to w listopadzie 2013, w tym samym dniu wyszedł Call of Duty Ghosts, więc jak wchodziłeś na Steam, sytuacja wyglądała tak, że na 3/4 ekranu był wielki banner Call of Duty, większy niż cokolwiek innego. Dopiero jak się zaskrolowało na dół, były inne tytuły, które w tym samym czasie wychodziły. Więc premiery na Steam wyglądają do dziś mniej więcej tak. Jest rzeźnia. Jak sobie z tym poradzili nasi dzielni rycerze? Przede wszystkim nie zaszkodziło zrobić dobrą grę. Jak wspominałem, nie musi ona być dobra od razu, natomiast ostatecznie w chwili premiery warto, żeby była to dobra gra. To się przekłada na recenzję i też skłania innych do kupowania. W momencie premiery wyróżniliśmy się fajnym banerem. Dlatego, że był on inny niż wszystko inne w tym samym momencie. Wszystkie banery wtedy były ilustrowane, natomiast my stwierdziliśmy, że zrobimy baner, który oddaje to, jak gra wygląda naprawdę, czyli był to pixel art. Nie wiem, jak wygląda i czy teraz też by się to wyróżniało, więc nie mówię, żeby robić banery w pixel arcie, tylko mówię o tym, żeby stworzyć unikalne, żeby to wyglądało inaczej, gdy się wchodzi na stronę Steama. I mieliśmy też sekretną broń. Ten święty granat ręczny to idealny trailer. Według mnie jest on krytyczny. Za chwilę go pokażę. Przez 2 lata nauczyłem się również tworzyć trailery. Stworzyłem tych trailerów kilka w przeciągu 2 lat dla King Arthur's Gold. Możecie sobie teraz porównać z tym, co na początku pokazywałem. Wadą poprzednich, wszystkich innych trailerów, które tworzyłem, było głównie to, że gra wydawała się zbyt poważna i pompatyczna. Natomiast King Arthur's Gold jest tak naprawdę dużo rzeczy dla jaj się dzieje, tam jest dużo humoru i przez wiele miesięcy szukałem sposobu na pokazanie tego w trailerze. I w końcu znalazłem ten dobry sposób i według mnie dlatego ten trailer jest dobry. Here are just 10 dangers you may experience playing King Arthur's Gold. Traps, kegs, sharks, raining arrows, bison, catapults, drowning, falling structures, fire, explosions, more explosions, and men in tight pants. Wait, was that more than 10? Oh well, it doesn't matter, because when you get used to it, you can take control of the game. You build the castles, you build the traps, and you fight the good fight, whatever that means. And when the enemy is rocking up to your door, sword and shield in hand, bow and arrow ready to indent into your skull, you simply drop a boulder on their face. Then you both start firing catapults, exchanging blows. But you run out of ammo. The only sensible solution is to fire yourself, using your shield as a glider. And then as a surfboard. You can switch to archer, fire off a volley of arrows, and then use your grappling hook to mount the walls, like a man of spiders. And why not captain a naval fleet to turn your enemy into jettison, with explosive ballista bolts? The makers of Soldat bring you King Arthur's Gold. Buy it now. The only medieval building, fighting, chicken flying simulator. Więc mógłbym się mądrzyć cały dzień, natomiast chcę tak naprawdę powiedzieć jedno. Baw się, bo po to to robimy też. Po to to robimy, żeby się bawić. Jednocześnie to też najbardziej działa. To jest mój największy wniosek z tego okresu tworzenia tej gry. baw się, kieruj się radością. To nie jest jakieś ezoteryczne twierdzenie, tylko to się przekuwa na prawdziwe efekty. Dobrym przykładem jest rekin, który dodaliśmy. Ten rekin można ujeżdżać, jak widać na gifie. I to był dla nas żart. Dobrze się bawiliśmy tworząc go, natomiast spotkało się to z dużym zainteresowaniem zarówno prasy, jak i społeczności. Porównując to na przykład do rzeczy, które zajmowały multum czasu, które zajmowały miesiące, jak na przykład balans gry, bo to gra multiplayer, i balans jest niesamowicie nudny i to stwierdzam, że lepiej jest poświęcić czas bawiąc się i tworząc coś fajnego niż w nieskończoność balansując grę, bo to się przekuwa na radość nie tylko twórców, ale i radość graczy. Rób jak najwięcej tego, co ciebie osobiście jara. To oczywiście musi wynikać z zasady 3 kręgów, o której mówiłem. Jeżeli tworzy grę, która ciebie jara, to też należy pamiętać o tym w trakcie tworzenia gry, więc wszystko, co dodajecie, powinno was osobiście jarać. Te gify, które są też na stronie gry, ośmielę się powiedzieć, przyciągnęły tysiące graczy i zarobiły bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego? Bo to są rzeczy, które ja osobiście chciałem zobaczyć w grze. Chciałem zobaczyć, jak kolesia wystrzeliwują z katapulty, chciałem zobaczyć, jak drużyna rycerzy myknie na statku wikingów, chciałem zobaczyć, jak zamek się zapada, chciałem zobaczyć, to mnie kręci i chciałem to zobaczyć. Przy okazji King Arthur's Gold powstała bardzo fajna społeczność wokół gry i zawsze staraliśmy się utrzymać z nią dobry kontakt. Mamy bloga, postujemy na forum. I nigdy nie traktowaliśmy graczy jak klientów, zawsze traktujemy ich jak graczy i najważniejsze dla graczy jest rozrywka. I nie zapominamy o tym w kontakcie ze społecznością, więc dużo jest też robienia z BI w kontakcie ze społecznością. Nie robimy nic na poważnie, nie udajemy, że jesteśmy poważną firmą. Na przykład w Prima Aprilis zawsze dodajemy w pewnym roku na walentynki też zrobiliśmy coś takiego. Przez cały dzień również zlatywały gargulce i wszyscy myśleli, że ich będą porywać, a one zrzucały serduszka wtedy. Więc baw się. To jestem ja i Max. Warto wspomnieć, że będziecie pracować, jeżeli pracujecie w zespole, to przez parę miesięcy będziecie pracować dzień w dzień z ludźmi. Więc warto, byście zwyczajnie lubili te osoby. To jest niesamowicie istotne, żebyście mieli wspólne poczucie humoru, żeby zwyczajnie ten czas był przyjemny. To pomaga wytrwać tak długi czas. Więc nasi dzielni rycerze Okrągłego Stołu dotarli wreszcie do miejsca, w którym są dzisiaj, zdobyli nagrody, skarby od danych fanów. King Arthur's Gold dalej żyje i rozwija się. Można tworzyć mody, to jest niesamowicie się cieszę z tego aspektu, można całkowicie modować tą grę sami. Z Maxem stworzyliśmy tak zwany full conversion mod Shipwrecked, w którym można takimi statkami pływać. Obecnie my osobiście mało się zajmujemy King Arthur's Gold, natomiast mamy około 3 stażystów w tym momencie, którzy ze społeczności chcieli pracować nad grą i oni dostali dostęp do kodu i rozwijają grę, naprawiają bugi i dodają nowe rzeczy. Ja osobiście z pieniędzy, które zarobiłem na King Arthur's Gold, zacząłem produkować inne gry, więc robię w tym momencie 3 gry. Butcher, Transmigration i Trench Run. I wszystko to dzięki King Arthur's Gold. W miesiącach po wydaniu King Arthur's Gold zacząłem podchodzić bardzo na luzie do tego, co robię, bo widziałem, że to działa. Gdy się bawię, traktując nawet prowadzenie firmy jako zabawę, to przynosi to efekty. I odkryłem święty graal. I ten święty graal to jest zabawa. I często o tym zapominałem, natomiast nie chcę już o tym zapominać, bo robimy gry i powinniśmy się przy tym bawić. I ludzie też będą się bawić, jeżeli to się przeniesie. Więc ja to widzę tak. Nikt z nas żywy stąd nie wyjdzie. I nie mówię o tym, że z tej sali, ale ogólnie z życia. Więc czemu nie przeznaczyć tego na coś, co nam sprawia przyjemność i radość? Bo po to chyba zajmujemy się grami, bo kochamy gry. Więc wszystkie te lekcje z tej prezentacji oscylują wokół bawienia się. Zdecyduj, że musi się udać. Najlepsza zabawa jest tak, jak byliśmy dziećmi, gdy idziemy na całość, gdy rzeczywiście udajemy, że to jest poważne i wtedy jest fajnie, wtedy jest najfajniej. Zasada 3 kręgów. Najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy bawimy się z innymi ludźmi, kiedy udaje się, kiedy się udaje, kiedy ludzie jarają się naszą grą. Nie jest fajnie pracować nad niszową grą, w którą nikt nie gra. Doświadczyłem sam tego i najlepiej jest, jak ludzie grają w nią. Doskonałość nie jest potrzebna i skupienie się na doskonałości też odbiera dużo radości. Przy LinkDead staram się być bardzo perfekcyjny, ale to nie działało. I testujemy gry. Pomysł jest dobry dopiero, gdy działa, to tak naprawdę chodzi o testowanie. Jak najwięcej grajmy w nasze gry, jak najwięcej w nie testujmy, mniej o nich mówmy, mniej piszmy, więcej grajmy w nasze gry. Nie ma lepszej okazji, żeby sobie właśnie przypominać o tym codziennie, że robimy to po to, żeby się bawić, właśnie jak podczas codziennej pracy nad grami, więc bawmy się. Nazywam się... Są jakieś pytania? Wow. A głos? Człowiek z Anglii. To jest też osoba ze społeczności. 99% ludzi, z którymi współpracuję, to są osoby ze społeczności. To też była osoba ze społeczności, która mi podsunęła ten pomysł, że chętnie zrobi voiceover w jakiejś postaci. Wtedy stwierdziłem, że może może zróbmy trailer w ten sposób. A, dźwięk umierania to jest krzyk Wilhelma. To jest klasyk, tak. Tak, pytanie jest, czy przez 30 miesięcy się utrzymywałem. Tak, przed sprzedaży się utrzymywałem i nie wiem, czy to wybrzmiało, ale zarabialiśmy na tym. I to tyle, żeby 2 osoby przeżyły przez 30 miesięcy. Więc nie było źle, sprzedając po prostu grę bezpośrednio, nawet nie musieliśmy wyjść na Steam. Oczywiście jak wyszliśmy na Steam, to było to nieporównywalnie więcej, ale żeby przeżyć, wystarczyła przedsprzedaż. Daj, po kolei, ręka może do góry. No ty. Ile linii kodu? Słucham? Ile czego? Ile linii kodu? Więc silnik jest zrobiony w C++, to jest napisany przeze mnie, tam grafika jest z Irlichta i parę innych komponentów. Natomiast główny core gry jest zrobiony w Angel Script, to są skrypty. Tak naprawdę zajęło to 30 miesięcy też dlatego, że jak wypuściliśmy tą darmową wersję, to potem stwierdziliśmy, że musimy to przepisać od nowa, bo się ciężko pracuje i jakby pomysły, które mieliśmy, nie dało się wdrożyć tylko przez pisanie w C++, więc stwierdziliśmy, że engine skryptowy będzie dobrym pomysłem i patrząc z perspektywy było to szaleństwo, żeby w ogóle robić taką grę multiplayerową, którą może grać 60 osób na serwerze w skryptach, po prostu jest to niesamowicie ciężkie dla procesora. Ale zadziałało, to szaleństwo się udało i cieszę się z tego. Natomiast ile linii kodu, nie wiem, nie liczyłem. Tak? Nie używałem żadnej metody, dlatego że jak był to głównie ja i Max przez 90% czasu i uważam, że jeżeli pracujesz 2 osoby, to nie jest ci potrzebna żadna metodologia. Wystarczy, że rozmawiacie ze sobą, więc dużo czasu spędzaliśmy na czacie i rozmawialiśmy ze sobą czasem przez voice chat. Natomiast teraz już trochę wdrażam metody prowadzenia projektu, pojawiło się więcej osób, więcej projektów i to jest potrzebne. Natomiast jak jest mały zespół, to wystarczy ze sobą rozmawiać to wszystko. Tak. Wszystkie dźwięki są z freesound.org. Muzykę zrobił David Pencil, który jest znany z Penny Arcade. I tyle. Tak, specjalnie komponowana, tak. Na początku chyba używaliśmy SVE, no ale to był zły pomysł i potem zaczęliśmy używać Mercuriala i do dziś używam Mercurial. Proszę. No, słucham. Więc pytanie jest, czy przy tworzeniu pomysłów warto kierować się tym, co już jest. Ja myślę, że to jest indywidualna kwestia. Mnie osobiście nie kręci powielanie wzorców i tworzenie czegoś, co już było. I w ogóle bym nie robił gier, gdybym miał robić coś, co już jest i staram się tego unikać. Natomiast jest bardzo dużo rozwiązań, które się po prostu sprawdzają i warto się kierować czymś, co już działa. I to też może oszczędzić czasu na iteracjach i na testowaniu, więc i tak, i nie. Nie. Muzykę do Trench Run robi ktoś inny. Tak? Więc pracuję różnie. Jakby mam tą swobodę, że pracuję jak chcę. Czasem pracuję 3 godziny, czasem pracuję 8 godzin, czasem pracuję w weekendy, czasem nie pracuję. To jest naprawdę dowolne i to mnie bardzo cieszy, że mam tą swobodę, nie muszę wstawać rano. Chociaż najbardziej jestem produktywny, gdy wstanę rano i rzeczywiście parę godzin posiedzę. Tak? Jak wypuściłem grę, to wypuściłem ją anonimowo z dwóch przynajmniej powodów. Pierwszy to, tak jak wspominałem, chciałem zobaczyć, czy ta gra się naprawdę podoba, że nie jest to po prostu moi fani, którzy mówią, że wszystko jest fajne, co stworzę, bo tak było przy LinkDead. Mówili, że to jest fajne, to nie było fajne. Więc chciałem tego uniknąć. Druga sprawa, chciałem po prostu mały challenge, zobaczyć jak to jest wydać grę w 2011 roku i zobaczyć, czy się da zrobić to od zera. I też chcę to zrobić ponownie z jakąś grą, bo jest to bardzo fajne doświadczenie, zaczynać od zera. Tak, chciałem zobaczyć, czy nie ma w tym magii. Chciałem zobaczyć, czy gra jest dobra, to jest niesamowicie istotne, zobaczyć, czy gra jest dobra i to jest bardzo istotne przy pracy z testerami. To, co oni wam mówią, testerzy, to niekoniecznie trzeba ich słuchać, bo oni niekoniecznie muszą wiedzieć, co mówią. Dla mnie bardziej istotne jest obserwowanie graczy, jak grają. Jak gram z testerami, to widzę, mniej więcej mogę wyczuć, czy im się ta gra podoba, czy nie. Nawet grając online. Jeżeli dużo piszą na czacie GG, to znaczy, że im się podoba, jeżeli nie, to można to wyczuć, tak? Można wyczuć, jak często grają, czy ile czasu grali, i tak dalej. Też lubię teraz jeździć na konferencje i pokazywać gry swoje, po to, żeby zwyczajnie obserwować graczy, jak grają, obserwować ich reakcje. Mnie bardzo mało interesuje, co ktoś powie mi na temat mojej gry, bardziej mi interesuje jego reakcja, czy jak gra w moją grę, to czy się śmieje, czy mu się oczy świecą, czy jest podekscytowany. To są dla mnie istotne kryteria przy ocenianiu, czy moja gra jest dobra. Ostatnie pytanie. Proszę. Znaczy, pytanie jest, jak najlepiej sprzedawać grę. Według mnie największe pieniądze przynosi free to play. Natomiast pytanie jest, to jest też indywidualna kwestia, czy chcesz to robić. Ja akurat nie chcę robić free to play, bo uważam, że to niszczy gry i może miałbym z tego więcej pieniędzy, ale nie do końca po to robię. Więc to jest pytanie, po co to robisz, tak? Jeżeli chcesz więcej zarobić, to możesz skorzystać z tej metody. Jeżeli chcesz być bardziej uczciwy wobec graczy, to korzystaj z tej metody. Ja akurat sprzedaję pełną wersję gry, raz zapłacisz i masz to, uważam, że to jest uczciwe. Zarabiam na tym tyle, że mi wystarczy, więc jestem zadowolony, gracze są zadowoleni i to jest moje myślenie w tym kierunku. Dziękuję za pytania i zapraszam na wykład Maćka. Dzięki.